Stanisław Baliński, Ojczyzna Chopina. Cóż to była za dziwna, romantyczna pani? Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Z jej imieniem na ustach w Hiszpanii konali, marząc na złotych skałach o Mazowsza polach. Dla niej w czarnych płaszczach podróżnych zjeżdżali do fosforycznych portów Konstantynopola. Za nią tęsknili długo po nocach i rankach na dalekim zachodzie, w Ameryki preriach. I pieśni o niej snuli, o jej kochankach zatraconych, zawianych śniegiem na Syberiach. Mówią im obcy ludzie, po co cierpieć dla niej? Tłumaczą, że nie warto, że jak gwiazda pierzcha, ale oni nie słyszą, na śmierć zakochani. I dalej za nią gonią po lądach, po zmierzchach i dalej znoszą dla niej pod niebem nieszczęścia, śmiertelny chłód wygnania na mongolskich mrozach i w nowe idą piekło zaciskając pięści. I dalej o nią walczą na Norwegii śniegach i na piaskach Egiptu w rozpalonym wietrze. Umierają samotnie w galijskich szeregach i w Anglii wiecznie wolnej wznoszą się w powietrze. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu, na przekór wielkim próbom, które los przynosi. A ona, ranna w serce, bezbronna w cierpieniu, niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada, i gdy Chopin, jak widmo, gra im na pianinie, zjawia się, cała w czerni, staje przy nim blada i śpiewa do nich cicho, że jest, że nie zginie. Sławomir Mrożek, Nobel. Przyjechał do nas poeta, laureat Nagrody Nobla, na spotkanie z publicznością. Wielki to był zaszczyt, bo poeta wielki, a nasze miasteczko małe. Więc przemówienia były liczne i orkiestra na powitanie, a potem bankiet w sali przybranej kwiatami. Podczas bankietu laureat odczuł potrzebę, żeby wyjść do toalety i wyszedł. Jakoś długo nie wracał. W końcu burmistrz poszedł tam osobiście, żeby zobaczyć, czy laureat przypadkiem nie zasłabł. W przedsionku zastał babcię klozetową i laureata. Ja go nie wpuszczę, zawołała babcia klozetowa. On nie ma drobnych na wstęp. Ależ babciu, on ma Nobla. Właśnie sam mi to powiedział. Ja bym go wpuściła, nawet bez opłaty. Starszy człowiek, to litość mam. Ale kiedy się przyznał, że ma tę chorobę, nie wpuszczę go za nic. Po co? Żeby mi klientów pozarażał? Jak ma Nobla, to niech się leczy, a nie chodzi po przyzwoitych toaletach. Nie było rady na babcie, więc laureat musiał pójść w krzaki. Mówił, że to nic nie szkodzi, ale chyba był obrażony. Kiedy wyjechał, wymówiono babci posadę. Teraz pracuje w toalecie młody człowiek z uniwersyteckim wykształceniem. Oczytany, wie, co to jest Nobel. Ale nie wiadomo, czy kiedyś jeszcze jakiś Nobel do nas przyjedzie.